Cześć, siemanko, z tej strony Damian. Witam Cię w kolejnym filmie z serii filmów, w którym to pokazuję moją sylwetkę, jak ona się zmienia po poszczególnym tygodniu, jeśli chodzi właśnie o odchudzanie. I dzisiaj mamy 3 lipiec, dokładnie godzina 8:41. Jest to już trzeci tydzień, a czwarty film, w którym to pokażę Ci właśnie, jak moja sylwetka wygląda. Zobaczysz, ile wynosi moja waga, jak się ta waga mojego ciała zmienia na poszczególnych tygodniach. Wydaje mi się, że będzie zaskoczony, no ale tak niestety z wagą jest. I w tym filmie też chcę zrobić pomiary swojego ciała, gdyż właśnie dzisiaj mija trzeci tydzień, dlatego że zdecydowałem co tydzień pokazywać swoją sylwetkę, a co 3 tygodnie robić jeszcze pomiary ciała, jak i zdjęcia. Także zapraszam Cię do oglądania tego całego filmu, mimo że on może być dłuższy niż te poprzednie, ale myślę, że warto oglądać ten cały film, by dowiedzieć się coś nowego, zobaczyć, jak ja robię te pomiary ciała, zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia, bo też porównam zdjęcia właśnie po filmie, zrobię sobie zdjęcia i porównam te zdjęcia z pierwszego tygodnia, jak i dzisiejsze zdjęcia, także będziesz mógł też zobaczyć, czy jakieś zachodzą właśnie zmiany. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że u mnie trochę sprawa się skomplikowała, jeśli chodzi o odchudzanie, bo doznałem kontuzji, także przez ten cały tydzień moja aktywność praktycznie jest bliska zeru, gdyż w porównaniu do poprzednich tygodni moje kroki wahały się od 10 do 20 tysięcy. Teraz w tym tygodniu robiłem tak ponad 1000 do 2000 kroków, także niestety muszę być w domu, muszę trochę się wykurować, muszę dać ten czas na wyleczenie się, żeby z powrotem móc wrócić na swoje tory. Także nieraz mamy właśnie taką sytuację, że mamy coś zaplanowane, niestety wyskakuje nam coś z nienacka, nieoczekiwanego, także musimy też być na to gotowi pod względem psychicznym. I też jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że jeżeli Ty właśnie, tak jak ja, też to robię, wchodzimy na tą, zaczynamy tą redukcję, także wchodzimy na ten deficyt kaloryczny, a w przypadku jakiejkolwiek właśnie kontuzji, czy też nie daj Boże już złamania ręki, nogi, tak, nasze ciało doznaje właśnie uszkodzenia, dlatego nasze ciało, czy nawet też i jakiejkolwiek choroby, przeziębienia, czy innej choroby, nasze ciało samo od siebie potrzebuje właśnie energii do tego, żeby się naprawić. Dlatego ja zalecam, nawet w tym moim przypadku, jeżeli ja mam ustawione 2800 kcal i to w przypadku właśnie tej aktywności, także były 2 treningi w tygodniu piłki nożnej, 2 do 3 treningów siłowych, jeszcze do tego mecz piłki nożnej i ja miałem 2800 kcal z uwzględnieniem właśnie tej aktywności w ciągu, dajmy, tygodnia i to był już mój deficyt kaloryczny. Także teraz te 2800 kalorii bez tej całej aktywności fizycznej to jest moje, dajmy na to, 0 kaloryczne. I także też dzisiaj zobaczymy, czy ta waga, moja masa ciała w przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia wzrosła, czy może się utrzymała, czy może też spadła, tak? Zobaczymy, jak to będzie. Sam jestem ciekawy, staram się właśnie nie przejadać tych kalorii, 2800, też więcej jeść warzyw, owoców, takich i białka, na przykład z piersi indyka, czy też z nabiału, z jajek. Także myślę, że to takie informacje też cenne dla Ciebie będą na przyszłość, że po prostu jeżeli coś się takiego przytrafi, nie warto się załamywać, trzeba dać sobie tydzień, 2 tygodnie takiego luzu, trzeba to przetrwać i później można lecieć dalej z tematem. Także teraz w skrócie powiem, że zaczynałem 13 czerwca liczyć kalorie, czyli ważyć te swoje produkty, wrzucać w aplikację i moja waga wynosiła 89,9 kg. Z kolei już po tygodniu 20 czerwca moja waga wynosiła 85,7 kg. Po kolejnym tygodniu, czyli 26 czerwca, moja waga wynosiła 86,9 kg. No i dzisiaj mija kolejny tydzień, 3 lipiec i zobaczymy, jak ta waga będzie wynosić, czy ona wzrosła, czy też spadła odrobinkę, na co liczę, czy może się nawet utrzymała, też będę zadowolony.
Jeszcze też tutaj dopowiem, że u mnie tydzień po tygodniu to ja robię te filmy w sobotę albo w niedzielę. Także jeden dzień różnicy naprawdę tutaj nie ma znaczenia. Także zaraz zaprezentuję swoją sylwetkę, później wejdę na wagę, zobaczymy ile ta masa ciała moja wynosi aktualnie. Później pokażę też grubość tych fałdków tłuszczowych, tak, zmierzę też grubość tej fałdki, jak to robiłem w poprzednich filmach. I ostatnią rzeczą, która będzie, to zrobię, dokonam pomiarów swojego ciała, także zostań do końca tego filmu. Jeszcze chciałbym w tym momencie dla Ciebie, nowego widza, jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy, bardzo zalecam, zatrzymaj sobie ten film, zostaw go na później. W opisie znajdziesz linki do poprzednich moich filmów, a szczególnie, żeby zobaczył pierwszy film, jak wygląda moja sylwetka i każdy kolejny po pierwszym tygodniu odchudzania, po drugim. No i możesz wrócić później do oglądania właśnie tego filmu, gdzie jestem teraz właśnie po trzecim tygodniu odchudzania. Także znajdź sobie czas na oglądnięcie tamtych filmów, żebyś to mógł na spokojnie oglądnąć, zweryfikować i porównać właśnie z tym dzisiejszym filmem, czy ta moja sylwetka się zmieniła w stosunku do pierwszego tygodnia, czy też do drugiego, jak i teraz po upływie trzeciego tygodnia. Także dziękuję za tą wyrozumiałość. Mam nadzieję, że jeszcze oglądasz mnie bez przewijania, a jeżeli już jesteś zainteresowany tematyką, której tematyce właśnie prowadzę swój kanał, to teraz proszę Cię o subskrypcję mojego kanału, nie zapomnij o dzwoneczku. Jeżeli już jesteś zadowolony z tego, co dzisiaj powiedziałem, zostaw kciuka w górę. Będzie to dla mnie wielka motywacja, będę wiedział, że ktoś ogląda, komuś się podoba, potrzebuje motywacji do dalszego działania. Także za te reakcje bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia mojej sylwetki. I sylwetka z przodu, tu muszę zaznaczyć, że może nie być dużych różnic właśnie, jeżeli stoję normalnie, nie napinam mięśni, tak, stoję wyprostowany, najwięcej możecie zauważyć właśnie, czy stoję w pozycji bocznej, czy też tylnej, to możecie zobaczyć właśnie na tych boczkach, że te boczki się zmniejszają. I tak, pozycja przednia, pozycja boczna i pozycja tylna. Teraz zrobię trochę napięć pleców. Z tyłu wystarczy. Teraz zaprezentuję sylwetkę z przodu przy wypuszczonym maksymalnym powietrzu, jak te mięśnie wychodzą, czy w ogóle wychodzą. Zobaczymy, fałdka tłuszczu, taka linia, ok, teraz wezmę miernik, zobaczymy jaka gruba jest fałdka tłuszczu. Na dzisiaj to wygląda jakieś 14 mm, tak jakbym teraz wskakuję na wagę, zobaczymy ile ta waga wyniesie. Przypomnę, że w poprzednim tygodniu, w sobotę, moja waga ciała wynosiła 86,9. Zobaczymy ile to dzisiaj będzie. A więc waga wynosi 86,95. Można powiedzieć, że waga się utrzymała. Także jest dobrze. Dlatego, że aktywności w tym tygodniu praktycznie żadnej nie miałem. I pilnuję właśnie, żeby te kalorie były na
granicach właśnie tego zera kalorycznego, także no, nie spodziewałem się tutaj żadnego spadku wagi. Będę bardzo zadowolony, jeżeli właśnie zdjęcia będą się już różnić z tym pierwszym tygodniem, a dzisiaj to będę bardzo zadowolony, szczególnie właśnie zwracam uwagę na te boczki. Sobie nadam teraz masę ciała właśnie do w aplikację w telefonie. No i kolejnym co będzie to obwody ciała. Będę teraz wszystko po kolei mierzył, jeżeli chodzi właśnie o szyję. To muszę uciec przed lusterko, żeby sobie odczytać pomiar. Także ja uciekam przed lusterko, a Ty masz teraz okazję, żeby dodać komentarz, czy moja sylwetka się zmieniła, jak to widzisz właśnie pod kątem wagi, czy jest to możliwe, czy wierzysz w to, czy nie. I jeszcze, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to masz teraz właśnie czas, żeby kliknąć w subskrypcję, nie zapomnij o dzwoneczku, żeby dostał powiadomienie z każdym moim nowym, kolejnym filmem, żebyś miał tą motywację ode mnie, żebyś widział, jak to się wszystko zmienia, że trzeba czasu na zmiany. I jeżeli ten film już zrobił na Tobie wrażenie, to zostaw kciuka w górę. Także czekaj na mnie, ja zaraz wracam. I już jestem z powrotem. Mam zmierzoną właśnie szyję. Ja mierzę sobie w ten sposób. Nie ściągamy mocno, delikatnie. Najlepiej właśnie stanąć naprzeciwko lusterka, żeby zobaczyć jak najluźniej, żeby była tam właśnie zaciągnięta mianka w koło szyi. Drugi pomiar, jaki dokonałem poza kamerą, to jest tutaj właśnie, jeśli chodzi o biodra, ja sobie robię tak jakby ustawiam taśmę na środku pośladków i odczytuję właśnie ten pomiar, odczytałem bez spodenek. Trzeci pomiar, jaki dokonałem, też to udo. Teraz czwarty pomiar do łydka. Jeśli chodzi o pomiar łydki, to ja staję na palcach, napinam łydkę, dokonuję pomiaru łydki napiętej, tak jakby w najszerszym miejscu. Wynik 37,7. Teraz górna część ciała, czyli klatka piersiowa na wysokości sutków. Spuszczam powietrze, nie ściągam też właśnie za mocno. 107,5. Kolejny. To będzie ramię, biceps. Ustawię sobie miarkę na 50 cm, bo może starczy 50. Mam rękę, jak to się mówi, w kąt 90 stopni, niekoniecznie napiętą, tak mi lepiej odczytać jest. Nie, na 50 cm jest z zapasu. 37,3. Teraz jeśli chodzi o talię, to wcięcie w talii. Tu sobie zawsze tak jakby powietrze wypuszczam, napinam te mięśnie. Też właśnie nie ściągamy tak na maksa tej skóry, w miarę, żeby to było jak najlepiej, najdokładniej w tym wcięciu w talii. 87,4. Brzuch. Brzuch ja mierzę właśnie, żeby uzgodnić te boczki i tak jakby pod pępkiem na luźno i mam 90,2. Ja już skończyłem swoje pomiary. Z pomiaru wynika, że mam zawartość tkanki tłuszczowej 16,4. Zapisuję to i teraz właśnie po zapisaniu ustawiam sobie przedział na 1 miesiąc i mam odczyta i mam pierwsze pomiary ciała porównane do drugich pomiarów ciała. Widzisz właśnie pomiary ciała, jeśli chodzi o początek mojej redukcji, jak i o dzisiejsze pomiary, także różnica jakaś tam jest widoczna, niektóre pomiary spadły, niektóre pomiary się podniosły. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli ten tydzień też bym przetrenował pod względem treningów siłowych, to niektóre pomiary mogłyby być większe, niektóre mogłyby być mniejsze, zależy. Najważniejsze, że sylwetka się zmienia, wygląd sylwetki się zmienia, bo o to właśnie chodzi. A więc przegląd sylwetki zrobiony, sylwetka zaprezentowana, waga odczytana, pomiary odczytane. Także w tym momencie widzisz zdjęcia, na których przedstawiam właśnie swoją sylwetkę
której to zdjęcia dokonują. Co 3 tygodnie, tak samo jak dokonują pomiarów swojego ciała. Podejrzewam, że na tych zdjęciach już widać jakąś różnicę. Tak naprawdę u mnie ta różnica nie będzie tak widoczna, może po tych 3 tygodniach, ale już po 6 tygodniach powinna być większa różnica, jeżeli właśnie chodzi o stosunek 1. tygodnia do 6. tygodnia redukcji. Także zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, żebyś właśnie nie skażył moim kolejnym filmem, żebyś mógł właśnie obserwować mnie, jak ta moja sylwetka się zmienia, żebyś nabierał motywację do działania, do zmiany swojej sylwetki. A uważam, że te właśnie powiedzenie, z kim się przystaje, takim się staje, ma jakiś sens, znajduje właśnie bycie w naszym życiu. Także ja też kiedyś nie miałem motywacji, zacząłem oglądać pewne osoby, dzięki którym nabrałem motywacji do pracy, nawet do robienia tych filmów. Z jednej strony motywacją właśnie do robienia tych filmów było to, że dużo znajomych mnie pytało, jak ja, co ja robię, że zmieniam właśnie swoją sylwetkę, że schudłem, że pewnie dużo trenuję, że to, a tak naprawdę wcześniej o wiele więcej trenowałem, można powiedzieć, w stosunku teraz, ile ja trenuję. Jeśli chodzi nawet o tą piłkę nożną i treningi siłowe, to suma, można powiedzieć, całego tego czasu, co ja teraz trenuję, a wcześniej to nawet była większa o 30%, nawet do 40%, a efektów nie było. Dlatego jak mówią, dieta 70-80% to jest właśnie podstawa, żeby właśnie trzymać tą dietę. Trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe, zmienić swoje produkty w diecie, a efekty przyjdą po czasie, dlatego trzeba mieć też dużo cierpliwości. Wiem, że może być ciężko, jednym ciężko, drugim łatwiej. Dlatego jak dokonać zmiany sylwetki, będę też właśnie porad udzielał w innych moich filmach. Także bądź ze mną, subskrybuj mój kanał, nie zapomnij o dzwoneczku. Jeżeli ten film Ci się podobał, zostaw kciuka w górę. Chcesz zadać jakieś pytanie, to zostaw je w komentarzu, wyrazić swoją opinię także możesz w komentarzu. Ja mam nadzieję, że dotrwałeś do końca. Dziękuję Ci bardzo za to i widzimy się w kolejnym filmie. Także do następnego. Pozdro!